Witam serdecznie w BMX TV. W dzisiejszym odcinku krótka prezentacja lampy Lishua Huescape LS150. Prezentowana dzisiaj lampa to tak naprawdę bardzo dobra kopia oświetlenia, jakim jest Arri Sky Panel. Co prawda nie jest to kopia 1:1, ale Chińczyk zrobił to bardzo, bardzo dobrze. Jest to pełnowartościowy produkt, który z całą pewnością możemy polecić do każdej produkcji telewizyjnej. Jest to lampa LED-owa RGB, czyli mamy możliwość mieszania kolorów. I oprócz świetnego zakresu temperatury barwowej od 2800 do aż 10000 kelwinów mamy tutaj wbudowane efekty. Na przykład światło świecy. To jest światło, które delikatnie zmienia swoje natężenie, ściemnia się, rozjaśnia. Efekt ogniska, efekt fajerwerków. Wydaje się Wam, że to jest nagrywane po prostu w trakcie wybuchu tych fajerwerków. Same fajerwerki jak najbardziej. Ale już odcienie tych kolorów na twarzach zebranej grupy czy pojedynczego aktora są uzyskiwane właśnie za pomocą takich lamp. Następna rzecz, karkop, czyli nic innego jak policyjny kogut, który też możemy uzyskać za pomocą tej lampy, o ile sam radiowóz oczywiście ma załączonego tego koguta i to się wszystko świeci, mieni i pięknie wygląda, o tyle oświetlenie, które pada na aktora czy na elewację budynku jest uzyskiwane właśnie za pomocą takich lamp. Oprócz tego mamy jeszcze kilka innych efektów, między innymi światło klubowe, czyli coś, co zmienia się dosyć intensywnie, dosyć mocno. Bardzo fajnie ta lampa oddaje właśnie taki klimat typowo klubowy. Jak na profesjonalne rozwiązanie przystało i w tym przypadku jest pełne sterowanie z DMX-a. No to jest oczywiste, możemy sobie połączyć kilka lamp i sterować za pomocą DMX-a, tak żeby uzyskiwać w różnym miejscu na planie ten sam efekt świetlny. Oprócz tego, tego typu rozwiązanie, czyli lampa, która nam generuje praktycznie dowolny wybrany kolor, bo te kolory możemy ze sobą mieszać, bardzo dobrze będzie nadawać się do dosyć nietypowych zdjęć, na przykład w modelingu, gdzie jedna osoba jest oświetlona z różnych stron, różnym kolorem światła, to światło się w różny sposób załamuje na skórze osoby fotografowanej czy nagrywanej. Jeżeli chodzi o jakość wykonania tej lampy, to nie można powiedzieć złego słowa. Lishua powoli przyzwyczaja nas do tego, że każdy nowy produkt jest dużo lepszej jakości niż poprzedni. Doszli już naprawdę do bardzo dobrego poziomu, będzie tylko lepiej. Najlepszym przykładem tego jest właśnie LS150, który jest kapitalnie wykonany. Nie ma tutaj żadnych niedoróbek, żadnych ostrych krawędzi. Wszystko jest wykonane tak, jak powinno być, z należytych materiałów. Wszystkie pokrętła działają z odpowiednim oporem, wszystkie przyciski są wyczuwalne, nie ma tutaj żadnych niedociągnięć ze strony produkcyjnej. Kochani, śledźcie nasze filmy na bieżąco. Postaramy się zintensyfikować ilość wrzucanego materiału na YouTube'a. Zaczynamy od tej lampy. W następnych odcinkach również będą lampy Lishua, troszeczkę inne. Nowe modele, które już pojawiły się na naszym polskim rynku. Warto śledzić, zwłaszcza jeżeli jesteś zainteresowany zakupem. Odezwij się do nas, możesz liczyć na atrakcyjne ceny. Do zobaczenia w następnych odcinkach. Cześć!